Zajebisty mecz. A, nie przeklinam na wizji. Witamy w kolejnym odcinku GoLine TV, powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasiak. Dzisiaj porozmawiamy o meczu superfinałowym Top Ligi Futbolu Amerykańskiego. Czekaliśmy cały rok i nie przeliczyliśmy się. To był najlepszy mecz sezonu. Kto wie, czy nie jeden z najlepszych w tym dziesięcioleciu. Faworyt, totalny faworyt, kursu bookmacherów 1.05. Panthers Wrocław. Sami mówiliśmy o tym, że oczekujemy, przegrali. Że Panthers wygrają. Tak. Przegrali z Seahawks Gdynia 28-21. No. Pamiętasz, że w ostatnim odcinku, jak rozmawialiśmy o tym, że dwa lata temu, jak Seahawks wygrali, to główny problem Panthers to były kontuzje i turnovers. 5 turnovers w tamtym meczu. Mm-hmm. W tym roku nie było tych kontuzji, ale też 4 turnovers. 3, które były dla nich krytyczne, czyli fumble return for touchdown, muffed punt, który spowodował, że Seahawks już byli blisko end zone, no i interception in the end zone, który rzucili Panthers. Tak, rok temu, tak jak powiedziałeś, 2 lata temu, wiadomo o co chodzi, rok temu były te błędy kosztowne i były kontuzje. W tym roku było tak samo, kontuzja Grześka Mazura, on zdobył piękny touchdown, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, on nie grał w większości akcji. On nie ma, jest pozrywany, on nie powinien w ogóle grać w tym meczu, ale jest wojownikiem i zagrał i zdobył piękny touchdown, ozdobę tego spotkania. Tak naprawdę Panthers sami sobie strzelali stopy, tracąc te piłki, te turnovers. Defense wins championship, tak? Defense wins championship. Offense puts butts in the seats, defense wins championships. Taka jest prawda, taka zawsze była prawda. No a początek meczu zapowiadał zupełnie inny wynik. Pierwsze rozdanie, długi touchdown, do tamtego momentu napięcie tylko rosło i rosło. I pękło na pasjonatach. Tak. Ale mówiąc całkiem serio, tutaj była świetna robota scoutingowa drużyny Seahawks. Daniel Piechnik, defensywny koordynator Seahawks, wspierany przez Franza Kleina, przez Klaudiusza Cholewińskiego, przez samego Maćka Siemaszko, który włożył dużo pracy w scouting, rozgryźli Pantery. Mieli dokładnie rozrysowany, pełny scouting report, jak z NFL. I tak naprawdę to było widać na boisku. Ich defensywa wiedziała, kiedy zagrać, wiedziała, jak przerywać drive'y, oddawała trochę pola, ale w kluczowych momentach zatrzymywali, zdobywali turnovers, zatrzymywali, generowali saki, tak? No, 4 turnovers plus blocked field goal, to też możemy powiedzieć, że w pewnym sensie turnover, bo punktów nie było, tak? Dokładnie tak, dlatego ta defensywa była najlepiej przygotowaną defensywą w historii PLFA do jakiegokolwiek meczu. To mogę powiedzieć czystym sumieniem. To ta defensywa wygrała tą ligę, to oni byli w stanie generować presję na Kyle'u Izraelu. Ten interception Maćka Siemaszki, wszyscy go pamiętamy, ale tam chwilę wcześniej Kyle Izrael był w takich opałach, że ja myślałem, że będzie sak. I gdyby nie był w tych opałach, na pewno nie popełniłby takiego karygodnego błędu i rzucił do dziedzica, który nabiegał na 2 obrońców. Tak, masz rację. A z drugiej strony to defense Panthers to też miał te swoje błędy. W czwartej kwarcie było chyba czwarta próba i 7 yardów, to grali run, a nie grali pass. No wiadomo było, że tutaj Seahawks będą chcieli zdobyć tą pierwszą próbę. Tak. Powiem Ci, defensywa Panthers, ja mam dla nich usprawiedliwienie, bo oni strasznie długo przebywali na boisku tak naprawdę. Tak. W pierwszej części gry, bo Pantery robiły boom albo out, czyli mieliśmy długi touchdown Mazura, długi bieg Simsa, albo sytuację three and out, czyli ich ofensywa była krótka na boisku, natomiast Seahawks generowali drive, one były mozolne, ciężkie. 2 yardy, 3 yardy. Nie oglądało się tego najlepiej, ale wiesz, jak trzeba było, Mika Brown wycisnął pierwszą próbę, zrobił pierwszą próbę, tam pis, ciężkie yardy, krótkie pasy i tak naprawdę oni wymęczyli trochę ten defense. A to właśnie daje ten efekt w czwartej kwarcie, bo ten defense już jest zmęczony i offense może robić co chce. To brzmi absurdalnie, jak można się zmęczyć 15 czy 20 akcjami na boisku, ale to jest fakt. To jest fakt, który tak podkreślają mecz, wszyscy w Stanach. Jak dajesz wszystko z siebie, pamiętajmy, defense to on nie wie, co offense robi. Defense musi reagować, offense wie, co ma zrobić. Defense musi się domyśleć, tak? To już samo utrudnienie sobie. Więc tak naprawdę tu było dużo smaczków, tu było bardzo dużo smaczków. No i mówiąc o defensywie Seahawks, znowu wróćmy do nich, nie można zapominać o gościu, którego wyróżniał nasz Krzysztof Krzemień.
Salut Krzysztof. Tutaj on pokazał Tima McGee, tak? Ja tak. Też wskazywałem tego zawodnika przed sezonem jako kluczowy fragment defensywy Seahawks. On nic nie pokazywał w meczach w meczach z Panthers i z Lowlanders. Słabo grał, nie powstrzymywał running backu. Natomiast w tym meczu zawsze okupował dwóch lub trzech ofensywnych liniowych Panther, czyli zrobił to, co dobry nose tackle powinien zrobić i umożliwił te wszystkie tackle, te saki dla kolegów z drużyny. On miał bardzo dobry mecz, ja go obserwowałem przez większą część meczu i widać było, że on był na to przygotowany. On w wielu przypadkach to był prawie szybszy od centra, jak była podawana piłka. Od razu był na nim i blokował te gapy. Trzeba powiedzieć, że center nie byle jaki, bo sam Rafał Rogaczewski, który przebojem wdarł się do top ligi, z Cougar z Szczecin przyszedł, bardzo szybkie snapy, niska, krępa budowa ciała, która jest idealna dla takiego centra. Tak. Więc on w trakcie sezonu był nie do zatrzymania i wydaje mi się, że no nie wiem, czy przerosła go presja, miał wsparcie swoich gardów, ale to jednak chyba to nie jest wina tych zawodników, to jest kunszt McGee'ego, bo to był jednak zawodnik wysokiej klasy, którego można było nie docenić w trakcie sezonu. I to bardzo dobre przygotowanie. Bardzo dobry scouting, to jest wow. No w Panthers jest trochę młodej krwi, zwłaszcza na pozycji receivers. Pierwszy raz ich widziałem, ale do końca nie zachwyciłem. No tak, to nie był dobry mecz dla młodych receiverów Panthers. Patryk Matkowski, Tomek Dziedzic, na nich było najwięcej oczekiwań. Tak. Powiem tak, grali dobrze, łapali piłki te, które mieli złapać, ale tych, które mogli złapać, nie było to łatwe, nie łapali ich. Tak? Mieli kilka razy piłki odbite od ziemi, gdzie dive'owali nawet na catch, nie wychodziło im to. Ich stać na to, oni to potrafią zrobić, ale nie w tym meczu. Nie w tym meczu, nie wiem, czy spaliła ich trochę presja, oni są młodzi, mają dużo jeszcze przed sobą, mają wielki talent, naprawdę mają wielki talent, obaj są świetnymi produktami Super Flagball, ale no tu nie zaświecili. Krótkie ścieżki, które Seahawks oddawali, łapali, te dłuższe, tam gdzie mogli coś zrobić, nie potrafili sobie poradzić. Natomiast zachwycił Jakub Mazan. Zachwycił wielu komentatorów. Mnie zachwycił też częściowo. Zagrał świetny mecz, miał niesamowite returny. Miał ten długi catch, który tak naprawdę przypieczętował zwycięstwo. Po tym jak Mazan złapał piłkę na pierwszą próbę, tak. Już było po meczu. Mhm. Tam nawet jakby Pis nie zdobył touchdowna, to oni mogli ten zegar spalić. Tak naprawdę. W każdym razie Mazan miał też parę screenów i tam mi się właśnie nie podobał. On nie potrafił za tymi blogami biec, nie potrafił się zdecydować, trochę tańczył w miejscu, to czego ja strasznie nie lubię właśnie u receiverów, którzy zachowują się trochę jak już taki doświadczony import i stoją w miejscu, nie zdobywając yardów. Mógł więcej wycisnąć z tego. Natomiast Jakub Mazan, świetna sprawa. Ciekawa historia, on jeszcze w zeszłym roku był w Angels Toruń, w PLFA 2 tak naprawdę. I przed sezonem miał przejść do Kozłów, na co zadzwonił do niego Cetnerowski, mówi come to me. No. Mazan przyszedł i jak się okazało, świetny deal zrobił. To był chyba deal jego życia, bo teraz jest mistrzem. Jest mistrzem, zdobył nagrodę indywidualną i zdobył ogólnopolski recognition. Natomiast jest jeszcze jeden młody receiver, który też grał w PLFA 2 w zeszłym roku, który miał totalne wpadki w finale, czyli Miłosz Cynk, którego my w zeszłym roku kryliśmy tak ciasno, że otworzyliśmy wszystkich pozostałych receiverów w meczu z Panthers B, bo zdawaliśmy sobie sprawę z jego talentu. On miał tego fumbla, to na nim wygenerowano ten fumble, po którym Cieślak zdobył przyłożenie, tak. Czyli potężny błąd, bo tam nie powinien tej piłki zgubić, kontakt tam nie był aż taki duży. No tutaj niektórzy chwalili jego return kilka akcji później. Mi się on nie podobał, bo on biegł z tą piłką już tak. On był tak przestraszony po tym fumblu, że... Bał się, że znowu puści piłkę, tak. Miał dobre bloki, mógł zrobić więcej, zrobił świetny return. Dla niektórych nawet niesamowity, natomiast z tymi blokami... To the house, baby. To przejdźmy do special teams. W swoim artykule opisałeś, że Seahawks w tym roku grali konserwatywnie. Było bez fajerwerków. Ale były parę takich akcji dobrych na special teams dla Seahawks. Tak. Rozmawiałem z Danielem Piechnikiem, który jest tam koordynatorem po meczu. Mm-hmm. W trakcie meczu widziałem tam na kickoff returnu, że oni coś tam kombinowali. Tak? Ustawili Pisa, Mazana i jeszcze jednego z zawodników importowanych, chyba Gadisa z tyłu, w trójkącie. Oni jakoś tam dziwnie się poruszali. Mi się wydawało, że oni coś tam szykują. I rzeczywiście mieli plan na jakiś mały reversik. Jednak nie zagrali, bo stwierdzili, że będą grali konserwatywnie. Mhm. I
tak naprawdę tej akcji zabrakło, żeby była ozdobą tych special teamsów. Tak. Natomiast mieliśmy fajną akcję z special teams, ten Muffed Punt, o którym wspominałeś, no to ustawiło mecz. Tutaj błąd Tomka Dziedzica, znowu młody skrzydłowy, niedoświadczony. Może trzeba było tam wysłać Butla, który by lepiej opanował tą piłkę, może on by odsunął się, bo nie wiem po co Dziedzic biegł do tej piłki, jak ona się już odbiła. Tak, tak, trzeba to uciekać. Tak, uciekać. Wyjazd z boiska, biegnij na cudzy sideline. No. Ale wracając jeszcze do special teams, trzeci aspekt tej gry, dużo puntów. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Bardzo dużo puntów, tak. Bardzo dużo puntów i poziom tych puntów. Jesteśmy w Polsce, gramy w sokera, a punty... Umiecie kopać. Umiemy kopać, no. A punty były dramatyczne, punty były krótkie, kickoffy były krótkie, Seahawks robiło bardzo krótkie kickoffy. Ruta to jeszcze uderzał mocną bombę i leciała daleko. Natomiast kickoff Seahawks był bardzo krótki, 20-30 yard. Nie wydaje mi się, żeby celowo, bo trzeba było wtedy skopać squiba, bo to trudniejsze do opanowania. Po prostu taki power w nodze. I panty, Krzysztof Wis, jak kopnął tak wysoko, że pan spadł zaraz 10 yardów, 15 yardów dalej. Tak. Miał wielkie szczęście Krzysztof, że dobrze się odbiło. Tak. Został lucky bounce, to poleciało i coś z tego panta jeszcze było, ale zarówno Seahawks, jak i Panther skopali krótkie panty. Widać, że to drużyny, które przez cały sezon grały mocno ofensywnie. I to jest problem. Mieli mało pantów, tak. To jest problem tych najlepszych drużyn. Nie pantujesz w sezonie, jesteś najsłabszy. Mają opanowane tylko kick-off i extra points, tak? Chris, co sądzisz o organizacji superfinału? Byłeś na wielu meczach NFL. Jak ci się podobał ten nasz event i jak go można porównać do meczu NFL? Ten event był bardzo fajny. Był bardzo dobry. Widać, że ten futbol jest coraz bardziej popularny, coraz więcej się dzieje. Tam było dużo ludzi z rodzinami, z dziećmi i bardzo fajne były tam różne pokazy związane z World Games i tak dalej. Jeżeli chodzi o NFL, no jest to trochę inaczej, tak? Bo w NFL przede wszystkim masz dużo większe stadiony. To tutaj jak mieliśmy 12,5 tysiąca kibiców, tak? To w NFL to jak masz 50-60, to już jest mało w tych stadionach, które są. Po pierwsze. Po drugie, to tam nic nie jest tak za bardzo zorganizowane z takimi eventami, że tutaj masz jakieś pokazy tego, czy jakieś tam inne rzeczy. Tam bardziej jest to zorganizowane samemu wokół tailgate'ów, tak? Że wszyscy przyjeżdżają 2 godziny wcześniej, 3 godziny wcześniej, robią przy samochodach jakieś grille i tak dalej, to tak bardziej się odbywa. Czyli nie muszą tak kombinować, żeby wnieść wódkę i whisky, jak my w ogóle nie muszą kombinować, wożą i koniec. No ale wiesz, Polak potrafi. Powiem ci, co mi się nie podobało w organizacji. Nie podobało mi się to, że był trudny dostęp do alkoholu i beverages, napoje. Napoje i jedzenie. I powiem ci, były długie kolejki, tam panie były trochę marudne, ale to standard na stadionie wrocławskim, więc to nie jest wina jakby PLFA. Podobało mi się, że to wystawa sportów nieolimpijskich, to, że zaprosili Janka Janowskiego, naszego żużlowca, się Maćka Janowskiego, ale ja go znam jako Janka, Pawła Reindę, była Renata Maurer, był oczywiście nasz Babatunde Jegmusi, nasz gigant z Oleśnicy, to bardzo ważne. No i była super atmosfera, było strasznie dużo ludzi z Polski, dużo znajomych, tylu znajomych. Ja nie miałem czasu ze wszystkimi pogadać, ja tak nad tym ubolewałem, ja bym chciał sobie z nimi wszystkimi pogadać po 20-30 godzin, a było tego czasu za mało. No i też to, że przez nasz program to ja sobie szedłem, a tu mi ktoś mówi o cześć Krzysiu. Ja też miałem tak parę razy, tak? Nawet ktoś ze mną zdjęcie zrobił przez nasz program, tak? Kurczę, Chris, ty jesteś gwiazdą. No powiem ci tak, to były pozytywy, jeśli chodzi o kibicowanie. Negatywem było takie, że ja się spotkałem z agresją na trybunach i to taką nieuzasadnioną i błędną, żeby było śmieszniej. Psioczyłem na Timothy'ego McGee, gdy zrobił roughing the passer, byłaby czwarta próba i tak. Long dla Panthers. Ja zacząłem, co za idiota, co on w ogóle robi, a co kibic Panthers. No co chodzi, tu cały czas atakuje naszego rozgrywającego, dobrze zrobili, że mu rzucili. Nie rozumiałem tego, ale to już był ten moment, gdzie Pantery zaczynały tracić to. Ja zresztą tutaj powiedziałem, że jeśli zawodnicy są zdenerwowani, trener jest zdenerwowany i jeszcze kibice są zdenerwowani, to chyba jednak Seahawks. Wtedy zacząłem wierzyć w tą niespodziankę, w ten upset, który był ciekawy i którego tak naprawdę no, oczekiwaliśmy. Ja widziałem, że ty kibicowałeś dosyć mocno Seahawks i
Nie widziałem cię w takiej ekstazie jeszcze. No wiesz, długo. Przede wszystkim kibicowało mecz. Mecz był bardzo dobry, był dużo lepszy niż myśleliśmy, że będzie, zwłaszcza po tym początku. Też jak tutaj rozmawialiśmy tydzień temu, uważaliśmy, że będzie dość duża wygrana Panthers. Tak, to był ekscytujący mecz i to, co pokazali Seahawks, to jak im nie kibicować. To prawda. Ja powiedziałem żonie po tym touchdownie Runeya, że słuchaj, chyba w przerwie wyjdziemy i wrócimy do domu wcześniej, bo to nie będzie już później sensu oglądać. Na szczęście się myliłem. Ale powiem ci, że przewidziałem też ten touchdown. Powiedziałem Stanleyowi, naszemu skrzydłowemu, że stoją tam tak długo w tych tunelach, tak długo czekają i nie mogą poczuć boiska, że się tak zastaną, że w pierwszych trzech akcjach padnie touchdown, bo któraś defensywa nie będzie przygotowana, zaśpi i będzie przyłożenie. I to się też ziściło. To jest dużo takich subtelności, które można tak naprawdę wyłapać, jeśli się gdzieś tam kiedyś było w tym tunelu, gdzieś się kiedyś czekało, I znasz to uczucie po prostu. Tak. To już wszystko w naszym dzisiejszym superfinałowym odcinku. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Mamy nadzieję, że nasz program Wam się podoba. Subskrybujcie nas, lajkujcie i posłuchajcie jeszcze chwilę krzemienia. Dobranoc. Cześć, witam wszystkich po superfinale. Chłopaki trochę skradli mi show. Powiedzieli już tym gościu, którego chciałem dzisiaj wyróżnić. Numer 90 w defensywie Seahawks, Tim McGee, wielkie chłopicho, 135 kg. Przez cały sezon mało widoczny, w tym meczu dla niewprawnego oka też mógł być mało widoczny, ale nie taka jego rola. On w tym meczu kapitalnie pilnował środka pola, uniemożliwił Marcusowi Simsowi praktycznie biegi przez środek, zatkał ten środek był takim korkiem, który zablokował flow ofensywy Panthers. Chciałbym pokazać Wam dwie akcje, w których zobaczycie, jak McGee, mimo że nie wykonał takla, praktycznie nawet nie dotykał Simsa, bardzo mocno zmienił cały jej przebieg i utrudnił zadanie ofensywie Panthers, umożliwiając swoim kolegom wykonanie dobrej akcji w defensywie. Zacznijmy od akcji z samego początku drugiej kwarty. Tutaj dla ułatwienia będą tylko ci zawodnicy, którzy byli w tej akcji najważniejsi. I zaraz po snapie McGee błyskawicznie wystrzelił tutaj w sam środek. Próbowali zablokować go obaj gardzi, ale kompletnie nie dali rady. McGee natychmiast znalazł się na backfieldzie. Przy okazji zapobiegł temu, center Panthers w tej akcji miał pulować, wykonać taki blok po cofnięciu się. On się zderzył z McGee, kompletnie został wytrącony z rytmu. Tu się zrobiło potężne zamieszanie. Sims zobaczył McGee, zdołał umknąć, uciekł na zewnątrz. Ale tu już na niego czekali cornerback, czekał na niego linebacker i skończyło się to jedynie 3 yardami zysku. Zobaczcie, jak to wyglądało na filmie. Druga akcja pochodzi z trzeciej kwarty. Panthers to mniej więcej 10 yardów od pola punktowego Seahawks. Wyszli w ogóle w bardzo nietypowym ustawieniu. Chyba po raz pierwszy w tym sezonie widziałem ich z dwoma wide receiverami. Wyszli z niezbalansowaną linią ofensywną. Ten zawodnik na miejscu tackla to jest tak naprawdę tight end, a właściwie fullback Janusz Góralski. Trzech ofensywnych liniowych po prawej stronie od centra. Bardzo ciężka formacja Seahawks. Ta formacja wcale nie była taka ciężka. W zasadzie nie dostosowana do tej obrony, do tej formacji, którą zaprezentowali Panthers. Natomiast właśnie McGee sprawił, że ta akcja Panthers się nie udała. Każdy z zawodników linii ofensywnej Panthers miał tutaj swojego zawodnika do zablokowania. Tutaj guard blokował linebackera, tutaj linię defensywną. Natomiast zadaniem tego liniowego był pull i wyjście na to na drugi poziom. Co zrobił McGee? McGee natychmiast po snapie zaatakował Rogaczewskiego, który został zostawiony przez Panthers 1 na 1 i wepchnął go kilka yardów w głąb pola i ci dwaj gracze po prostu zablokowali tego ofensywnego liniowego, który nie mógł wejść na swoją pozycję. W efekcie ten liniowy został sam z dwoma rywalami, którzy zaatakowali i wpadli prosto na Simsa, który został powalony bez zysku yardowego. Zobaczcie, jak to wyglądało. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za ten sezon top ligowy, ale sezon PLFA jeszcze się nie kończy. Tak więc oglądajcie nas dalej, szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, ogłaszajcie przez znaki dymne. Do zobaczenia.